Cześć, nazywam się Milena Wielgo i jestem kolorystką. To znaczy, że pracuję w postprodukcji filmowej. Postprodukcja jest to etap pracy nad filmem, kiedy nagrany materiał obrabiamy, zanim pokażemy go widzom. Ale to nie jest tak, że biorę kredki i koloruję kolorowankę. Mam do tego specjalny sprzęt, komputer oraz panel, dzięki któremu kilka kliknięć może zmienić całkowicie kolor. No dobra, ale zapytacie, po co tak naprawdę kolorować filmy? Operator nagrywa materiał, który jest blady. Ma w sobie bardzo dużo informacji, które ja później wydobywam właśnie w procesie kolor korekcji. Mogę dodać kontrast, barwę, nasycenie kolorów, zrobić, że materiał będzie w kolorach cieplejszych lub chłodniejszych. Te wszystkie informacje ustalam z operatorem i reżyserem. Ponieważ jest to praca zespołowa, potrzebujemy czegoś, do czego wspólnie możemy się odnieść. W filmie jest to scenariusz. Scenariusz to wcześniej spisany pomysł na film. W scenariuszu znajdziemy historię, dialogi aktorów, opis miejsca oraz informacje, jakie emocje dotyczą danej sceny filmowej. Zazwyczaj na planie zdjęciowym wszystko idzie gładko. Niestety, warunki pogodowe potrafią zepsuć najlepszą scenę. W scenariuszu mamy historię w słoneczny dzień, a na planie zdjęciowym przyszły chmury. Wtedy do akcji wkraczam ja. Taką pochmurną pogodę zmieniam w słoneczny dzień, aby zgadzała się z historią z scenariusza. Pewnie wiecie, że kolor ma duży wpływ na emocje. Poprzez użycie pewnych kolorów mogę zaakcentować, że bohater jest wesoły lub smutny. Kolory przedmiotów mogą być wskazówkami, w jakim kierunku idzie historia. Kiedy bohater wypija zielony płyn, to pewnie jest to trucizna. A kiedy bohaterka dostaje czerwoną różę, może to oznaczać miłość. Na co dzień obserwuję otaczający mnie świat. Jakie kolory są o zachodzie słońca, jakie o zmierzchu, a jakie o świcie. I zastanawiam się, jakie emocje mi towarzyszą. I Was zachęcam do podobnej obserwacji. Może będziecie chcieli wykonać rysunek na podstawie tych obserwacji i wykorzystać kolory do stworzenia nastroju.